Jak co roku jesienny urlop Wisława Szymborska spędzała w Zakopanem. Tu do pensjonatu Związku Literatów dotarła wiadomość. Nobel. Powiedziała: jestem uradowana, zaszczycona i przerażona. Szacowna noblistka urodziła się 73 lata wcześniej we wsi Bnino w Wielkopolsce. Pierwszy wiersz napisała mając 5 lat. Ojciec za każdy następny dawał jej 20 groszy. Może nie inwestował przesadnie w przyszłość naszej poezji, ale pieniądze nie poszły na marne. Rodzina przenosi się do Krakowa. Szymborska kończy katolickie gimnazjum sióstr Urszulanek. Po wyzwoleniu studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Polonistykę i socjologię. W marcu 1945 roku Dziennik Polski publikuje jej pierwszy wiersz. Chcę, niech jedno słowo krwią będzie nasycone. Niechaj jak mury kaźni pomieści w sobie każdą mogiłę zbiorową. Szukam tego słowa, ale znaleźć nie mogę. Nie mogę. Następny wiersz to ocena wiedzy jej rówieśników o czasach przełomu. Nie witała historia zwycięską fanfarą. Sypnęła w oczy brudny piach. Przed nami były drogi dalekie i ślepe, zatrute studnie i gorzki chleb. Nadchodzą lata partyjnej ingerencji w sferę kultury. Dosięgnijcie waszą ostrą bronią kułaka, spekulanta, szpiega i dywersanta, amerykańskiego podżegacza, mechanizm kułackiego wyzysku. Nawoływał Jakub Berman na naradzie z twórcami. Szymborska, wychowanka Urszulanek, uwierzyła w szczytne hasła budowania lepszej Polski, bo socjalistycznej, jak wielu innych twórców. Pisze, wydaje, nigdy jednak nie zaśmiecała swojej twórczości tandetą i partyjnym serwilizmem. Rozczarowana rzeczywistością odda legitymację partyjną. W tamtych latach był to gest dużej odwagi. Przełomem staje się zbiór wierszy Wołanie do Yeti. Obmyślam świat, wydanie drugie. Wydanie drugie poprawione. Idiotom na śmiech, melancholikom na płacz, łysym na grzebień, psom na buty. W latach 60. prowadzi w redakcji dział porad literackich dla debiutantów. Jest aktywnym członkiem Związku Literatów. W czasie wizyty w Związku Radzieckim z Broniewskim i Grochowiakiem. W jej życiu zjawia się Kornel Filipowicz, pisarz i scenarzysta. To trwało 23 lata. I to chyba moje największe uczucie, w jakimś sensie, no w każdym sensie właściwie. Myśmy sobie nie przeszkadzali, nigdyśmy nie mieszkali razem. Byliśmy takie konie, które nie są zbyt ciasno ze sobą lejcami sprzągnięte, bo te konie wtedy bardzo źle idą. Nagroda wywołała również kontrowersje. I w Sztokholmie, i naturalnie wśród swoich. Nielubiąca rozgłosu dała się namówić na publiczne wystąpienie. Pomiędzy zostaniem laureatką Nagrody Nobla i otrzymaniem tej nagrody w Sztokholmie. Dla niektórych ludzi no w ogóle Nagroda Nobla jest czymś bardzo abstrakcyjnym. I w zasadzie troszkę mylą Nobla z jakimś konkursem piękności, robią mody. Staje przy jednym tam straganie. A przy drugim rozmawiają dwie panie, które mnie nie widzą, to jest bardzo ważne, mnie nie widzą zupełnie. I mówią, i ja tak słyszę, po prostu słyszę, co one mówią. I jedna mówi do drugiej, tak. Widziałam tę laureatkę na Nobla. No i co? W przededniu rozdania nagród musiała pojechać na próbę uroczystości. Wymagane jest ścisłe przestrzeganie dworskiej etykiety. Wieczór 10 grudnia był mroźny. Wielka jak co roku międzynarodowa gala.
Nie obeszło się bez naruszenia etykiety w sprawie ukłonów. Sala zareagowała jednak życzliwie. Szymborska powiedziała w Sztokholmie wspaniałe, wiele znaczące zdanie. Poeta, jeśli jest prawdziwym poetą, musi ciągle powtarzać sobie: nie wiem. Wieczorem bankiet. Miejsce obok króla Karola Gustawa. I bal. Tak normalnie, elegancko, parami. Zgodnie z ponad stuletnią tradycją noblistka zamieszkała w hotelu Grand, który ewidentnie zaskoczył Szymborską śniadaniem do łóżka w muzycznej oprawie. Mieszka w Krakowie. Napisała blisko 300 wierszy. Jej poezja ma entuzjastów na całym świecie. Refleksyjna, często ironiczna, z dystansem do samej siebie. Niektórzy lubią poezję. Niektórzy, czyli nie wszyscy. Nawet nie większość, ale mniejszość, nie licząc szkół, gdzie się musi, i samych poetów.